Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Ewangelia Jana 12:26. Odbieranie pochwały od Boga, czy też decydujesz się na odbieranie pochwały od ludzi? Jakiej pochwały szukasz? Czy pochwały i uznania, które daje Bóg, czy czci, którą oferują ci ludzie? Apostoł Paweł pisze, bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. List do Galacjan, 1 rozdział, 10 werset. Następujące 3 wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa wyraźnie pokazują, jak ważne to jest, aby szukać tylko tej czci, która pochodzi od Boga. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Ja zaś nie szukam własnej chwały, jest taki, kto jej szuka i sądzi. Mamy te słowa zapisane w Ewangelii Jana, rozdział 5, werset 44, rozdział 7, werset 18 i rozdział 8, werset 50. Ponieważ Pan Jezus Chrystus z tym nastawieniem serca służył, przeżywał to, jak Ojciec sam zabiega o Jego cześć, a apostoł Piotr pisze do tego, wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 17 werset. Niemniej był to dopiero początek. Gdy wkrótce Pan Jezus powrócił do nieba, czytamy w liście do Hebrajczyków, widzimy Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Ewangelia Jana 12:26. Ojciec obdarza czcią tych, którzy służą Jego Synowi. Odnosi się to w pierwszym rzędzie do wieczności, ale nie ma wątpliwości, że także do okoliczności tutaj na ziemi. Jest to naprawdę godne zauważenia, jakie obietnice daje Pan Jezus na obecny czas tym, którzy porzucają coś dla Niego i dla Ewangelii. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie życia wiecznego. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 29 do 30 wersetu. Nie bez powodu brakuje w tym zestawieniu dotyczącym zapłaty ojców. Kto jest gotów, aby w swoim życiu dać Królestwu Bożemu najwyższy priorytet oraz zrezygnować z różnych rzeczy dla Pana Jezusa i służby dla Niego? Ten niech wie, że ma Ojca w niebie, który dobrze wie, czego on potrzebuje, który da mu wszystko to, co jest konieczne. O czym czytamy w Mateusza, 6 rozdział, 32 do 33 wersetu. W Słowie Bożym zostały uwiecznione imiona kobiet, które służyły Panu Jezusowi swoim majątkiem. O tym czytamy w Łukasza, 8 rozdział od 1 do 3. Także i Maria okazała gotowość, aby ofiarować swemu Panu coś bardzo kosztownego. Wartość maści nardowej, którą namaściła Pana Jezusa Chrystusa, odpowiadała w tamtym czasie w przeliczeniu okołorocznej zapłacie robotnika. Co w odpowiedzi na to mówi Pan Jezus o niej? Ona, co mogła, to uczyniła. Marka 14:8. Nie ma chyba większego wyróżnienia. Dodaję bowiem do tego jeszcze: zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Ewangelia Marka 14:9. Wypełniła się w ten sposób Boża obietnica raz jeszcze, posiadająca swoją aktualność także i dziś. Gdyż tych, którzy mnie czczą, ja uczczę. Pierwsza Księga Samuela, 2 rozdział, werset 30. Faryzeusze kochali pierwsze krzesła, to znaczy miejsca czci w swoich synagogach. Jak ty w twoim własnym życiu możesz chronić siebie samego przed tak złym nastawieniem serca? Czy wierzysz w to, że Bóg obietnice, które dał w Ewangelii Marka, 10 rozdział, 29 do 30 wersetu oraz Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 32 do 33 wersetu, wypełni także w twoim życiu, jeżeli oprzesz się na nich w wierze i będziesz odpowiednio działał? O Marii Pan mógł powiedzieć: co tylko mogła, to uczyniła. Co mógłby powiedzieć o twoim życiu? Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Ewangelia Jana 12:26.